Cześć kochani, tutaj Mami. W filmie dawno niewidzianym na tym kanale, ale naprawdę cieszę się, że ta przerwa była. Dlatego, że wróciłam jakby z odświeżoną trochę głową, wróciłam z tym, co zostało wyrzucone w ostatnich miesiącach. Wróciłam z tym, co zostało wyrzucone w większej ilości, większe przeglądanie. Mi to zajęło dużo czasu, ale jakby nie wszystko było nagrywane, pokazywane w filmach i tak dalej. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was inspiracją do działania i mam też nadzieję, że w komentarzach wspomnijcie o tym, co Wam się ostatnio udało oczyszczać właśnie w takiej większej ilości, nie jakieś pojedyncze wyrzucanie, ale może zainspirujecie mnie, innych też do takiego większego oczyszczania, żeby wiecie, oczyszczać tę przestrzeń, działać dalej w tym kierunku, być też taką motywacją dla innych osób. Ja zdecydowanie przedstawię Wam dzisiaj 10 takich działów. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że też ja Was zainspiruję. Może wspomnę o czymś, co Wy raczej pomijacie. Było to mnóstwo oczyszczania, mnóstwo wyrzucania. Też od razu mówię, że nie bezmyślnego, o czym będę mówić w filmie. Też stopniowego, bo czasami na to naprawdę potrzeba czasu. No i co, kochani? Lecimy. Dzięki za to, że jesteście i oglądacie. Zapraszam do filmu. Zacznijmy od rzeczy, którą, szczerze Wam powiem, raczej nigdy nie przypuszczałabym, że będę o niej mówić w filmach. O, właśnie. I są to zdecydowanie stare produkty do czyszczenia mieszkania, stara chemia i tak dalej. Nie będę ukrywać, że jakiś czas temu, a dosłownie kilka lat temu, kupowałam dość ostrą chemię do czyszczenia mieszkania, wiecie, żeby prądem pachniało absolutnie wszystko, żeby klinem pachniało absolutnie wszystko, żeby toaleta była po prostu wybielona i cała reszta tego typu produktów i mnóstwo zapachów, odświeżaczy i tak dalej. Teraz absolutnie już mi to przeszło. Odnośnie sprzątania mieszkania, nie bierzcie mnie absolutnie za eksperta, ale jak już myję okna, to leci woda z octem, jak już coś czyszczę, to często sodą i generalnie już nie kupuję, a raczej zupełnie nie używam tych wszystkich rzeczy. Całkowicie też odświeżacze powietrza poszły u nas w odstawkę, w ogóle tego nie kupuję, ale jakoś tak te produkty, resztki tych produktów były raczej po domu gdzieś tam przesuwane, chowane pod zlewem i tak dalej. Wreszcie jakiś czas temu zabrałam się za to, przejrzałam wszystkie, wierzcie mi, bardzo duża część z nich ma daty przydatności, które u mnie już były zdecydowanie po terminie, więc po prostu cała ta chemia została wyrzucona, więc generalnie tutaj Was zachęcam, jeżeli już nie korzystacie z takich rzeczy, tak jak ja z odświeżaczy, to po prostu je wyrzućcie, a nie kumulujcie, albo jeżeli to są jakieś zapasy do urządzeń, to komuś je po prostu oddajcie, komuś, kto tego używa. Jeżeli to jest chemia po terminie, po prostu wyrzucamy i zdecydowanie, wbrew pozorom, to nie są małe pojemniki, to nie zajmuje mało miejsca, a u mnie się tak kumulowało i cieszę się, że raz, a dobrze, bo tutaj nie będzie powtórnego oczyszczania, wreszcie zostało to wyrzucone. Podpunkt, który był dość ciężki do ogarnięcia, który jeszcze nie do końca jest ogarnięty, mianowicie płyty CD. Tak, owszem, mamy w domu PlayStation, dalej korzystamy z płyt, ale mówię tutaj o tych wszystkich, które już były nie do użytku, to znaczy, czy to płyty do konsol, których już nie mam, kiedyś, mówię to szczerze, sprzedawało się, raczej kupowało nawet podróbki gier, w latach 90. tak było, więc ja dalej gdzieś te płyty miałam zachomikowane, czy też płyty, dodatki z filmami, które były przechowywane, czy jakieś programy na komputer i tak dalej. Aktualnie w moim komputerze już nawet nie ma gdzie wsadzić płyty, ale dlaczego nie do końca? Poszło tego mnóstwo, mnóstwo z tych rzeczy zostało wyrzuconych, bardzo dużo miejsca, wbrew pozorom mi to zajmowało, a nie rzucało się w oczy, dlatego że było gdzieś pokumulowane po mieszkaniu w takich malutkich, wiecie, stosikach. Natomiast nie jest to do końca dokończony temat, dlatego że znam kogoś, kto ma odtwarzarkę płyt CD, chyba źle to powiedziałam, w każdym razie
razie potrzebuję jeszcze niektóre zdjęcia, które są na płytach, o ile jeszcze ocalały, po prostu przerzucić na komputer, bo jeszcze znalazłam jakieś płyty ze zdjęciami, których nie mam teraz w tym momencie jak otworzyć, a zdecydowanie chciałabym je przerzucić na komputer, na dyski zewnętrzne i po prostu je zabezpieczyć. Nie wiem, na co to trzymałam, niektóre, które po prostu już nawet by nie poszły, mimo że ja czasami aktualnie, no w tym roku nie grałam, ale mam takie czasy, gdy zdecydowanie chwytam i gram, żeby się odprężyć, więc chciałabym do niektórych gier wrócić, ale już nie w taki sposób, będę musiała je wyłapywać online. Film, który był, jeżeli macie ochotę go obejrzeć, bo on jest dość żmudny, dość dużo tam przeglądania było i tak dalej, to zdecydowanie za jednym zamachem wyrzucenie całej biżuterii, biżuterii sztucznej, biżuterii połamanej, posegregowanie też tej biżuterii, dlatego też, że srebrne rzeczy, które były zniszczone, po prostu zostały spakowane do jednego pudełka i wreszcie, mam nadzieję, w tym roku to ogarnę, pójdę je przetopić, mam nadzieję. Mam nawet kilka prostych pomysłów, ale wiecie, po co mam kupować na przykład srebrne kolczyki, jeżeli mogłabym je po prostu zrobić u jubilera, dać komuś też zarobić i tego tworzywa po prostu nie niszczyć, zachować je w jakiś sposób, więc zdecydowanie chciałabym to zrobić. Filmik był długi, poszły też tam ozdoby do włosów i naprawdę, o czym nie powiedziałam w filmiku, w momencie kiedy to spakowałam już do wyrzucenia, to to było bardzo, bardzo ciężkie. Tego było dużo i to zajmowało mi przestrzeń, utrudniało mi przeglądanie wszystkiego. Tutaj zachęcam mimo wszystko do wyrzucania na raz, czyli faktycznie przejrzeć, czy to nie może wszystko, ale jakiś tam jeden pojemnik, jedną szufladę i po prostu powyrzucać, bo raczej w kwestii biżuterii niesrebrnej czy niezłotej w ogóle tego nie naprawiamy. Coś jest, wiecie, już niedoskonałe, po prostu to wyrzućmy. Jestem zadowolona, że udało mi się to wtedy zrobić za jednym zamachem. Jeżeli macie ochotę, był o tym film. Coś, co było już wyrzucone dawno i wydaje mi się, że za każdym razem znajduję nowe resztki tego sprzątania, to znaczy czy to w jakiejś szufladzie, czy to nie mam komód, ale wiecie, w szafce i tak dalej, mianowicie rzeczy do pakowania prezentów, taśmy do pakowania prezentów, ozdoby do pakowania prezentów, opakowania do pakowania prezentów, torby prezentowe i cała ta reszta. Ja zdecydowanie muszę wam o tym powiedzieć, jestem przeciwnikiem papierów. Ja wiem, że to wygląda ładnie, ale po pierwsze zajmuje więcej czasu, po drugie w większości mało kto, ja należę do takich osób, ale mało kto w jakiś sposób próbuje to odzyskać, raczej rozrywamy i wyrzucamy. Jest to dla mnie po pewnym czasie już denerwujące i zdecydowanie wolę pakować w torby. Jest ten sposób tak, żeby to zamknąć i żeby nie było widać, co jest w środku. Mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o rzeczy do pakowania prezentów, wyrzuciłam resztki jakichś taśm ozdobnych, które miałam zużyć, a w zasadzie zawsze się tylko przykładało. Tutaj byłam małym chomikiem, jak sama rozpakowywałam prezenty, to gdzieś te ozdobne rzeczy do nich przyczepione chowałam do szuflad niepotrzebnie. Przejrzałam też, i do tego was zachęcam, opakowania na prezenty, które były na przykład popisane po prostu na opakowaniu, więc no już funkcjonalności i pomnożenie i oddanie tego komuś zupełnie już mi się nie sprawdzało, bo był podpisany na opakowaniu, więc trzeba było je wyrzucić. Takie, które były w jakiś sposób poplamione, zniszczone, naderwane i tak dalej. Nie przyglądałam tego latami, dlatego że trzymałam to w takiej jednej jeszcze torbie, a jak przejrzałam, to naprawdę dużo rzeczy poszło. Co ciekawe, jak do kogoś idziemy na urodziny i mamy po prostu komuś wręczyć prezent, to zdecydowanie więcej mam tych świątecznych niż tych takich zwykłych toreb prezentowych, ale wszystko w swoim czasie i po co kupować akurat te produkty na zapas. Więc zdecydowanie zachęcam was do wyrzucenia tych wszystkich małych bilecików i przechomikowanych rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie są używane. Przynajmniej w moim wypadku. Coś, co chciałabym wam umieścić w screenie i wiem, że jeszcze do niedzieli będę to robić, bo naprawdę ostatnio wpadłam w przepaść, to znaczy oczyszczam wreszcie telefon. Ja kiedyś już o tym mówiłam, ale ostatnio siedzę, wyrzucam zdublowane zdjęcia, wyrzucam, co u mnie jest jeszcze gorsze, zrzuty ekranu, mnóstwo tego mam i myślę, że to jest w granicach 18-20 tysięcy. Mój kosz na śmieci aktualnie w telefonie to
ponad 600 zdjęć, które czekają na 30 dni. Mogłabym za jednym razem, ale wiecie, niech telefon robi to stopniowo, jakbym czasem czegoś potrzebowała, co jest absolutnie nieprawdą, bo nigdy do tego nie wracam. Ja jestem osobą, która robi nie mnóstwo zdjęć, nie mnóstwo zdjęć takich samych, ale mnóstwo zrzutów ekranu. Czy to jakieś książki, które kiedyś chciałabym przeczytać, czy to filmiki, które chciałabym obejrzeć, czy to seriale, które chciałabym obejrzeć, czy też ostatnio się to zmieniło, kiedyś robiłam zdjęcia rzeczy, które chciałabym kupić, a teraz jeżeli coś mi się w internecie podoba, to po prostu robię sobie zrzut ekranu i czasami, gdybym, nie wiem, potrzebowała takiej podobnej sukienki albo czegoś takiego, szukam czegoś podobnego na Vinted, a nie kupuję nowe, więc jeżeli coś bym się aktualnie podobało w sklepach, to zrobię sobie zrzut, ale będę szukać używanego na Vinted. To się zdecydowanie zmieniło. Mnóstwo, czy to pomysłów na prezenty, wszystko mam w zrzutach ekranu i tak naprawdę, patrząc proporcjonalnie, czy tam, wiecie, w tysiącach, to myślę, że zdjęć jest około 3000 i to są zdjęcia już naprawdę od 6 czy 7 lat przenoszone na telefonie. Natomiast jeżeli chodzi o zrzuty, jest tego mnóstwo. Zdecydowanie zaczęłam czyścić telefon. Ja o dziwo nie mam problemu z aplikacjami, których nie używam. Jeżeli chodzi o mnie i aplikacje, mam ich malusieńko, odinstalowuję, instaluję tylko jak będę potrzebować skorzystać i tak dalej, więc tutaj nie ma problemu, ale zdecydowanie chcę powyrzucać te zdjęcia, do tego też Was zachęcam. No, to jest dosłownie nawet i chwila w ciągu dnia, a można grubo powyrzucać, jeżeli macie z tym problem, tak jak ja. Coś, co robiłam już, wydaje mi się, kilkukrotnie, ale zazwyczaj skupiałam się na przykład starych paragonach, które już weszły w telefon, w aplikacji Pan Paragon, czy starych jakichś tam dokumentach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz zdecydowanie poszłam w tym roku, a w zasadzie końcówką tamtego, do wyników badań. To znaczy u mnie, jeżeli chodzi o po lekarzach, zdecydowanie najlepiej jest mi mieć wyniki papierowe, przechowywać je. Ja wiem, że można sprawdzać wszystko online, ale ja później zapominam tych haseł i tak dalej, więc wszystko przetrzymywałam. Doszło do sytuacji, że miałam gęsto tych wyników badań, bo nie ukrywam, mam pewne problemy zdrowotne i wreszcie je przejrzałam. To znaczy wreszcie posegregowałam, powrzucałam te, które nie są mi zupełnie potrzebne, które już są takie, wiecie, ho, i wyniki są już poprawione, więc jest zostawiony ten, od którego zaczynaliśmy i tam raz na jakiś czas, a nie każdy jeden wynik badań. Miałam też wyniki badań swoich zwierząt i generalnie nie jest mi już to potrzebne. Nie będę ukrywać, że poszły te rzeczywiście dokumenty, ale raczej były to dokumenty w jakiś sposób zdublowane, czy tam zupełnie niepotrzebne, a paragony i tak dalej zostały ogarnięte w ubiegłych latach, więc tutaj już nie ma problemu. Coś, co tak naprawdę jest kontynuowane dość często, ale nie jest jeszcze dokończone. Mam nadzieję, że maj bądź też początek czerwca będzie tym czasem, gdzie wrócimy do sprzątania toaletki. Nie wiem, czy koniecznie z Wami, jeżeli macie ochotę, to dajcie znać. Natomiast zdecydowanie postanowiłam, że chomikuję, no nie ukrywam, pędzlę. Jeżeli chcę korzystać z pędzli do makijażu, mam kilka swoich ulubionych. Jeżeli chodzi o makijaż oka, mam też kilka takich, które mi się zupełnie nie sprawdzają i tak je przekładam, bo w razie czego, a nigdy po nie nie sięgam, więc mam takie postanowienie, to się już zaczęło dziać, że wyrzucam właśnie pędzle. Robię to systematycznie, potrzebuję jeszcze takiego czasu, żeby przejrzeć faktycznie tą toaletkę, wyrzucić wszystko, że tak powiem, na ziemię i wywalić już te pędzle, z których nie korzystam. No marnotrawienie, bo to nie zostanie przetworzony w żaden fajny sposób raczej, natomiast zdecydowanie muszę je wyrzucić, żeby zajmowało mniej miejsca, żeby były bardziej przejrzyste i wolę mieć ich, nie wiem, kilkanaście sztuk, chociaż nie mam jakiegoś dużego zbioru, ale uzbierało się tych do oczu, niż po prostu przeglądać, denerwować się i w ogóle, albo nie wiem, któryś mieć zabrudzony, grzebać za jakimś, którego nie lubię, bo żeby zaoszczędzić czas, nie, zdecydowanie nie, będę to kontynuować, nadal to już się dzieje. Coś, z czym może, mam nadzieję, Was zaskoczę. Chciałabym kiedyś zrobić taki film podsumowujący, gdzie oddaję ubrania, gdzie oddaję książki, gdzie sprzedaję książki i tak dalej, bo generalnie zaczęłam w internecie dość mocno przeglądać, gdzie można odesłać okulary przeciwsłoneczne, zniszczone i tak dalej. Nie jestem ekspertem, boję się nagrywać taki film, to Wam szczerze powiem. Natomiast udało mi się przez
Skup Shop, ja akurat sprzedawałam do Skup Shopu, nie będę ukrywać, sprzedać książki. I tak, owszem, mogłam je oddać na makulaturę, mogłam je oddać do biblioteki i tak dalej, ale po prostu miałam taki jeden dzień, kiedy stwierdziłam, że przejrzę wszystkie tych, których nie lubię. Oczywiście było to związane z remontem salonu i je odeślę. Ja mam książki, do których wracam, mam książki absolutnie swoje, w których mam pozaznaczane rogi, bo mam fragmenty, do których lubię wracać, tak, absolutnie mam. Ale sprzedałam te wszystkie, z których nie korzystam, sprzedałam jakieś albumy, z których nie korzystaliśmy, które po prostu stały i zagracały przestrzeń. Kwota nie była jakaś zawrotna, bo było to między 100 a 150 zł, ale zdecydowanie poszedł cały karton książek. Jestem z tego zadowolona, z tej procedury też byłam zadowolona. Zdecydowanie fajne jest też to, że oni piszą, a raczej od razu wiecie, czy są zainteresowani daną książką, czy nie. Jeżeli nie, to widziałam jeszcze inną stronę, która też była zainteresowana częścią książek. U mnie wtedy po prostu bardziej opłacało się to dać do Skup Shopu i tak zrobiłam. Coś, do czego poniekąd się zbieram, poniekąd zostało wykonane i znowu wy jesteście taką inspiracją, no bo perfumy się przeterminowują. Tak, już zdecydowanie do tego dotarłam. Nie chcę sobie przede wszystkim zrobić plam na skórze. Ja się bardzo rzadko perfumuję, nie będę wam tutaj was okłamywać. Zdecydowanie na tym oszczędzam. W jakiś sposób zapach na skórze zaczął mnie męczyć. Uwielbiam na niektóre okazje, ale tak na co dzień nie. Każdy ma inne podejście do tego. Wreszcie zaczęłam wyrzucać stare perfumy, perfumy nieużywane, jakieś resztki perfum i też robię to jakby z czystym sumieniem. Jako swój wielką nagrodę kupiłam perfumy, których jeszcze nie otwarłam, to znaczy sprawdzałam je, przyznaję się, ale są schowane i w momencie, kiedy wyrzucę wszystkie te, z których nie korzystam, kiedy nie będę mieć już żadnych innych, otworzę sobie tamte. One były po prostu na wyprzedaży, więc się opłacało i bardzo przypominają mi zapach, których kiedyś uwielbiałam, ale zdecydowanie wyrzucam stare perfumy, dalej jest to proces. One pomijają też dęka na kanale, dlatego że nie pokazuję wam zapachów, które już są nawet niedostępne, nie jestem też dobra w opisywaniu zapachów, ale to jest fakt. Nie mam już żadnych tam antyperspirantów, mgiełek i tak dalej, wszystkich tych rzeczy w aerozolu, perfum, wiecie, takich dezodorantów perfumowanych, po prostu już tego nie mam, więc zdecydowanie tutaj ograniczam przestrzeń. Nagroda też będzie bardzo fajna, dlatego że one w tym momencie stoją na półce w przedpokoju, zamykanej. Jeżeli to miejsce opróżnię, to będzie więcej miejsca na ręczniki. Tak, dziwna nagroda, ale tak planuję, że tam będą już tylko ręczniki, a perfumy pójdą do malutkiej części szuflady. Dosłownie kilka flakonów mi wystarczy, naprawdę nie potrzebuję więcej. Coś, co robiłam chyba w lutym, chyba tak, mianowicie zaczęłam wyrzucać masowo ozdoby świąteczne, z których nie korzystam, których nie lubię, które zajmowały przestrzeń, poleciały bańki. Są rzeczy, i do dzisiaj pamiętam, które po prostu kupowałam w jakimś takim amoku, bo były na wyprzedażach. Mnóstwo tego poszło. Jakby wiem, że to nie jest dość dobre ekologicznie, natomiast stwierdziłam, że wolę to raz wyrzucić i mieć z głowy. Uzbierałam sobie, szczerze wam powiem, ozdoby świąteczne, które lubię. Uzbierałam sobie ozdoby na choinkę, które lubię. Są raczej takie małe i bardziej dopracowane, powiedzmy. Ja nie jestem osobą, która absolutnie potrzebuje zmieniać co roku wystrój swojego domu na święta i tak dalej, więc mnóstwo, znowu to jest dzisiaj popularne słowo, tego poszło. Ja jestem osobą, która ma, słuchajcie, w domu pawlacz i kiedyś te ozdoby zajmowały cały pawlacz. Po opróżnianiu połowa pawlacza została pusta i poszło tam mnóstwo innych rzeczy, które super miejsca w domu nie miały, czy to na przykład jakieś pompki do pompowania sprzętu i tak dalej, więc wszystko to wreszcie znalazło swoje miejsce, jest zamknięte i jak raz na rok, na dwa razy na rok potrzebuję się tam dostać, to po prostu biorę drabinę i do widzenia. Zero problemu. Kochani, to już jest wszystko na dziś. Cieszę się, że udało mi się to wszystko wypracować w ostatnich miesiącach. Będę dalej pracować nad sobą, widzę efekty. Nie powiem, jest to też trochę taki trudny czas, bo człowiek po pewnym czasie jest rozczarowany sobą, że tyle zachomikował przez lata, ale jest mi to absolutnie potrzebne. Już widzę poprawę, będzie lepiej i mam nadzieję, że z tej drogi nie zejdę i będę się jej dalej trzymać. Jeżeli film wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz, dacie łapkę w górę i oczywiście przypominam, dajcie znać, co wy ostatnio wyrzucaliście. I nie mówię też tu o takich pojedynczych rzeczach, ale takich naprawdę
mocniejszych przeglądach, bo będzie mi bardzo łatwo się też zainspirować. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie i życzę Wam zdecydowanie wytrwania w swoich postanowieniach, żebyśmy nie odpuszczali, nawet jak mamy jakieś małe potknięcia, to żebyśmy dalej szli w tym jak najlepszym kierunku. No to co, kochani, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Wszystkiego dobrego dla Was. Pa, pa, trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście.